Cześć, witam na kanale Myna Keto. Dzisiaj przygotujemy zrazy wołowe. Wołowina, jaką tutaj widzicie, jest to filet z łódźca wołowego. Nie jest za tłusty tym razem, ale bardzo dobrze nadaje się do tego, żeby właśnie z tustą e, młotkiem i, i żeby elastyczne, bez pękania e, nadawały się do zawijania właśnie tych zrazów. Jest to jedno z naszych ulubionych e, dań, w którym wykorzystujemy wołowinę. Mam jeszcze kilka w zanarzu, mam nadzieję, że będzie okazja pokazać to, jak coś, to zapraszam do napisania w komentarzach. Mamy świetną zupę na wołowinie. Mam nadzieję, że będzie okazja nagrać o tym odcinek. No tutaj rozbijamy dokładnie te, te elementy wołowiny. No na tyle cienkie muszą być, żeby były w miarę elastyczne, ale trzeba uważać, żeby ich nie pokaleczyć, żeby się nie rozsypywały. No i takie większe kawałki, to wiadomo, można na pół, żeby te, te zrazy były w miarę takie małe i sprytne na tej patelni, żeby je obrócić, podsmażyć na przykład z każdej ze stron. Pyszne danie, pyszne keto danie. No zależy, wiadomo jak do tego się da. Parę łyżek ziemniaków, no to już to z ketozą nie będzie miało za dużo wspólnego, ale jeżeli na przykład z sosikiem, z jakimś awokado i warzywkami, coś wspaniałego. Także proces rozbijania. Mija, tam już z tyłu na drugim planie żonka je zawija. Zaraz przyjrzymy się temu procesowi troszkę bliżej. No i tak to wygląda. Tu nie ma fajerwerków żadnych z przyprawami. Sól, pieprz, a musztardy w naszym przypadku albo stołowa, albo sarebska. No to fajnie jest wklepane, tak jak tutaj widzicie, że ona troszkę to ręką wklepała te, 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 tą sól i ten pieprz. No i co, smarujemy musztardą, No, tutaj, wedle uznania, kto jaką lubi. Dwa plastry boczku wędzonego. Ta wędzonka da taki fajny posmak. Dwa ogórki z własnej działki. Tutaj się muszę pochwalić. Nasi kochani teściowie przygotowują nam takie larytaski ze swojej działki, że po prostu głowa boli. Za co bardzo im jesteśmy wdzięczni. No i co? No i zawiązujemy. Czyli poszedł boczek ogórek kiszony i troszkę cebulki zawiązuje to żonka teraz nitką, żeby się nie rozsypało podczas tej pierwszej obróbki termicznej. No i tutaj proces sam podsmażenia. No wiadomo, że podsmażamy z każdej ze stron, tak, aż się wszystko zarumieni, tak podsmaży. Takiego brązu dostanie fajnego. Oczywiście na tłuszczu. Tutaj dość taka wysoka temperatura jest. Ścinamy je. No, tutaj można w długim procesie takiego posmarzania dodać jeszcze troszkę tutaj, żona dodała akurat marchewkę i cebulę, ale można tu się pobawić jakaś papryka, pieczarka, trochę więcej cebuli. czosnkiem można to podrzucić. No, tu naprawdę wedle uznania, nie? No i co, tutaj wskakuje to wszystko do szybkowara, dolewamy troszkę wrzącej wody, a zaklepujemy to delikatnie albo śmietanką, albo mąką ziemniaczaną. Nie za dużo, to wszystko zgęstnieje, no i szybkowar na takie dwa strzały po 30 minut. Tak to wygląda na talerzu, świetne keto danie. jedno z moich ulubionych. Smacznego.